Wolność słuchania wymaga wspierania patronite.pl Kościół a gościem poranka jest pani Aldona Hartwińska, znajoma z Patronite, autorka książki Ani Kroku w Tył. Za nami tylko śmierć dziewczyna, która jeździ, mogę powiedzieć dziewczyna? No to pewnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Która jeździ na front na Ukrainę już od grudnia 2023 roku, czyli widzi, obserwuje, ma doświadczenie, wie co tam się dzieje, wie jak zmieniają się nastroje, ale pierwsze pytanie, jaka była motywacja? Pani, jak pani trafiła na front w te najtrudniejsze miejsca w tej chwili na świecie? No, moja droga była nietypowa. Ja pracowałam w Warszawskiej Szkole Filmowej i zajmowałam się tam wysyłką filmów na festiwale. I jeden z shortów dostał się na festiwal Molodist w Kijowie. I reżyserka nie była przekonana, czy, czy chce jechać, bo wtedy Kijów było strzeliwane, nie było prądu, było zimno. Ja stwierdziłam, że jako pracownik kultury, po prostu ktoś tam musi być na miejscu. I jak pojechałam, to tych wszystkich ludzi których tam poznałam to stwierdziłam, że ja się po prostu nie godzę na taki stan rzeczy i dwa tygodnie później już byłam, no można powiedzieć na froncie wtedy była konstantyniwka 6 kilometrów od linii frontu i tam pojechaliśmy z jedną z fundacji zawieźć żołnierzom jakieś rzeczy i od tamtej pory raz w miesiącu jestem tam trafiła pani na front pierwsze pani uczucia i pierwsze obserwacje były jakie No to był potworny strach my wtedy jeszcze jechaliśmy przez Izium, które było wyzwolone cztery miesiące wcześniej więc tam wszystko wszystko jeszcze było łącznie z zakrwawionymi mundurami rosyjskimi, więc wtedy po raz pierwszy zadałam sobie pytanie po co ja tam w ogóle jadę. I na odpowiedź przyszła następnego dnia, kiedy przyszedł po nas mieszkaniec Izium, oprowadził nas po mieście, pokazywał nam wraki gradów, które ostrzeliwały wtedy miasto podczas, podczas bitwy o Izium No i opowiadał nam historię o tym, jak Rosjanie zaciągali młode dziewczyny do lasu. Żywcem je podobno tam zakopywali. A półtora miesiąca po naszym wyjeździe w zginął ginął pod Bachmutem. Więc to było dla mnie taka bezpośrednia przyczyna dla której ja nie mogę odpuścić bo mam takie wrażenie, że wowa ostatni tu ja byłam ostatnią osobą której wowa opowiadał tę historię. strach czy ten strach był taki paraliżujący czy któryś był moment w którym ten strach przeminął a może ten strach nie przemija. Jeżeli strach przeminie, to znaczy, że będzie niedobrze. Strach jest i on jest zdrowy, on jest normalny, powinien być, bo strach wyznacza gdzieś granice, ale nie paraliżuje. I niestety na wojnie te granice bardzo tak płynnie się znikają. To, co ja dzisiaj robię, prawdopodobnie ktoś by mi. Półtora roku temu powiedział, że pojedziesz na pozycje zerowe do medyków bojowych i będziesz siedziała cztery dni w dziurze w ziemi. To bym pewnie popukała się w głowę. Ale to gdzieś przychodzi z czasem, kiedy rozumiemy, jak trzeba się poruszać po tamtym miejscu, co jest niebezpieczne, czego nie robić, gdzie nie włazić. Oczywiście, jak ktoś mnie pyta, czy mogę jechać na Ukrainę i będzie bezpiecznie, to ja mówię: przekraczasz granicę, jedziesz do Lwowa, już jest niebezpiecznie. Bo tam rakiety też spadają. To... Nie ma porównania do tego, co się dzieje na wschodzie, ale cała Ukraina jest w stanie wojny, tak. Siedzi pani w takim, w takim okopie i jakie są pani zadania? Ja pracuję kamerą. Ja jestem. Czyli pani dokumentuje ja dokumentuję. jest pani dziennikarzem jest pani filmowcem to znaczy nie jestem dziennikarzem bo żeby być dziennikarzem na wojnie trzeba mieć oficjalną akredytację zesu ale ja staram się po prostu wszystko nagrywać notować zapisywać i no właśnie z takich notatek powstała książka bo ja pojechałam w te okopy do medyków polskich medyków bojowych z fundacji w międzyczasie siedziałam z Damianem Dudą właśnie w, w Lesie Serebrańskim i. Uznałam, wracając stamtąd, uznałam, że po prostu ta tą historię trzeba przekazać dalej, że ona nie może. Ja nie mogę jej trzymać dla siebie. I przez dwa lata robienia tych notatek, nagrywania filmów, wywiadów, bo ja staram się naprawdę zawsze mieć telefon włączony czy kamerę włączoną. No i powstało z tego dużo, dużo historii, które. Czyli rozmawia pani z tymi żołnierzami, z tymi oficerami, którzy są na samej linii frontu, którzy, którzy walczą. Tak. Tak, no ja mam w tej chwili pracuję, bo na początku jako wolontariusz zawsze chce się pomagać wszystkim, ale później się okazuje, że no ja jestem jedna, nie dam rady. Więc teraz mam. Zawęziła mi się grono ludzi i to nie są jakieś brygady numery tylko to są ludzie z którymi ja pracuję to są moi przyjaciele na przykład to jest żenia z 95 brygady to jest Marta z 10 brygady górsko -szturmowej. i no niestety właśnie zawęziłam ten krąg do brygad które robią najcięższą robotę na froncie czyli szturmują więc też po prostu straty są w ludziach. Jak pani jedzie, jest pani przy takiej brygadzie szturmowej, to pani obserwuje to, co się dzieje na linii frontu, znaczy widzi pani, jak oni wychodzą i widzi pani, kto i kiedy wraca. No i właśnie to są, to są takie momenty, które dla mnie jako dla osoby, która jest dosyć wrażliwa, są ciężkie, bo czasami zdarza się, że po prostu nie wracają wszyscy. Była taka sytuacja, którą też opisuję w książce. Przyjechaliśmy wtedy zaczęła się ofensywa w obwodzie kurskim. Przyjechaliśmy do Żołnierzy, no niedaleko Sum. Wiedząc, że oni wracają z, z linii. Kupiliśmy jakieś tam śniadanie, świeże pieczywo, zrobiliśmy im niespodziankę śniadanie. I w dowódca w, minęłam się z dowódcą w drzwiach i mówię do niego: dawaj, chodź tam, zjeżdż na śniadanie. I on mówi: ale ja nigdy nie jem śniadań. I to było ostatnie słowa które do mnie powiedział w życiu, bo półtora tygodnia później już zginął. Więc to są takie rzeczy, które no, to jest ciężkie po prostu. No jest, jest człowiek, a jutro go nie ma. I takich sytuacji jest pewno dużo. Na szczęście twu nie wiem, przez lewe ramię, tak? Że jest, u, mnie, u mnie takich sytuacji dużo nie było. Ja wielu osób nie, takich bardzo bliskich, bo tych, które znam, te, które gdzieś mi się przewinęły. To niestety nie policzę nawet, ale takich bardzo, bardzo bliskich nie zniknęło dużo z mojego życia. Ale na przykład są takie śmierci, które są dla mnie kompletnie niesprawiedliwe. Kilka dni temu zginęła na froncie Walkiria. To była medyczka bojowa trzeciej Brygady Szturmowej, którą kiedyś poznałam. Półtora roku temu minęłam się z nią gdzieś na jakimś punkcie stabilizacyjnym, ale ją zapamiętałam po prostu, bo to była bardzo charakterystyczna osoba, wytatuowana z kolczykami, taka po prostu widać, że no, z nią nie zadzierać. I była doskonała w swoim fachu. I pojechała do batalionu, drugiego batalionu III Brygady Szturmowej, dołączyła za miłością. I razem ze swoim facetem zginęła i pięcioma innymi żołnierzami. Wpa wpadli pod ostrzał gradów. I dla mnie taka to jest coś, z, czego ja, z czym ja się nie mogę pogodzić, bo widzę, że ta wojna po prostu zaczyna zabierać najlepszych, najlepiej doświadczonych, takich, którzy, ja nie wiem, ile ona żyć wyratowała, ale myślę, że w tysiące to na pewno poszło. Przyjechała Pani w 2023 roku, to obserwuje Pani też stan psychiki żołnierzy, jak ona się zmienia. 2023 rok, mam wrażenie, że to był jeszcze rok jakiegoś optymizmu wśród żołnierzy ukraińskich, a teraz to się pewno zmieniło. Zmieniło się przede wszystkim dlatego, że tam nie ma ludzi. Tam po prostu skończyli się ludzie. W tej chwili do armii trafiają bardzo, bardzo młodzi. Poborowi, po, no, po prostu mobiki ich nazywają kilka dni temu trafiłam na taki film z właśnie z obwodu Kurskiego chłopiec nie wiem 21 może lat miał nawet broni nie trzymał dobrze bo trzymał palec na spuście No i mówię, że po kilku tygodniach szkolenia czyli to jest nic kilka tygodni szkolenia i pojechał na, do obwodu Kurskiego który w tej chwili to jest piekło to jest po prostu piekło bo chłopcy nie są w stanie dojechać, mm, opancerzonymi pojazdami na pozycje bojowe, bo no bo bo są drony FPV, czyli te drony kamikadze latają. Tam jest wszystko. Tam jest wszystko. a jeszcze dodatkowo się podobno pojawili się już Korańczycy. Takie są informacje. I tam jest jak wielkie zgromadzenie ukraińskich żołnierzy? Myślę, że to, znaczy O tym, co ja wiem na temat tego, co się dzieje w obwodzie kurskim, ja w ogóle nie powinnam mówić. Ale oficjalnie wiadomo, jakie tam brygady są, że jest ich dużo jest 95 21 to są informacje które bez problemu można znaleźć w sieci ale straty są ogromne i ja widzę po tym jakie dostaję zamówienia od żołnierzy jakie są ich prośby Że... no i teraz jeszcze szykujemy się do zimy to będzie to jest teraz taki najgorszy czas przełom pomiędzy jesienią a zimą kiedy ziemia jest jeszcze nie zamarznięta więc jest tam mnóstwo błota jest ciężko się w ogóle przemieszczać no i chód. Także morale to jest, ja widzę, że ludzie mi znikają nie tylko przez to, że ich, że giną, po prostu niektórzy z moich bliskich znajomych. I to jest bardzo przykre, że oni żyją, ale wojna już ich zabiła gdzieś tam w środku. Oni kompletnie mają na przykład rodziny, a na przepustki nie, nie jadą. Wolą zostać tam i siedzieć, nie wiem, leżeć i gapić się w sufit. To są, no dobrze, do tego pie piekła, czyli w tamtym kierunku, pani za chwilę wyruszy z tego ciepłego studia radiabne przy krakowskim Przedmieściu 79. Pojedzie pani prosto gdzieś do sum, do tych miejsc, gdzie trwają najbardziej krwawe walki. Znaczy, zawsze w sumie to jest akurat mój pierwszy przystanek, bo tam jedna właśnie z brygad desantowo-szturmowych pracuje, z którą ja działam, ale później też jadę nas do Zaporoża, Jadę na Donbas, także zawsze to jest taki dłuższy szlak. No, 10 dni te, teraz będę w podróży. Jadę to dla nas wsiadam do metra, albo wsiadam do tramwaju, albo do samochodu, a dla pani jadę, co znaczy? To różnie. Teraz akurat jadę pociągiem, bo jadę to jest w ogóle bardzo ciekawa historia słowo wolontariusze z Polski otwiera wszystkie drzwi absolutnie nadal e, nadal, nadal. Te, ja, te biało czerwone myśli no, Oni nas bardzo lubią naprawdę bardzo nas lubią bardzo nas szanują bardzo doceniają wszystko ci, to co ci żołnierze którzy są tak, na froncie z tak, którymi tak, pani rozmawia tak. ale może dlatego że pani rozmawia że jest sympatyczna dziewczyna z Polski która z nimi rozmawia nie 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 to są to obcy ludzie otworzyli przed nami swój dom wiedząc że po prostu zastała nas noc w sumach i nie mamy co ze sobą zrobić to nas przyjęli. Okazało się, ja w ogóle mówię po ukraińsku, więc trochę się bałam, bo sumy to jest rosyjskojęzyczna część Ukrainy. Bałam się, że nie będę w stanie się dogadać. Ludzie otwierają nam dom, a ja nawet dzień dobry nie powiem. I okazało się, że przyjęła nas nauczycielka języka ukraińskiego. I opowiedziała dużo fajnych historii. Między innymi to, jak rozprawiedli się z rosyjskim czołgiem, babuszki, wjechał czołg rosyjski do sum i zapytał o drogę. I on wskazał mu drogę. A Tetiana, właśnie ta nauczycielka, zadzwoniła do syna, który pracował w jakiejś brygadzie artylerii i powiedział: Słuchaj, tutaj będzie jechać czołg. No i czołgu nie ma. A ona jest w tej chwili nauczycielką w jednej ze szkół i po prostu nie ma tam, wszystko jest z domu. Bo przez to, że sumy są tak ostrzeliwane. I z 20 osób w klasie na zajęciach pojawiają się 4-5, bo dzieciaki nie mają komputerów. Więc jadę teraz porozmawiać z nią, zobaczyć te szkoły, pochodzić po tych szkołach, zrobić jakiś materiał. Może spróbujemy zorganizować dla dzieci komputery. A co by co, jakieś zamówienie ze strony brygady szturmowej, ze strony żołnierzy, co pani wiedzie? Termowizja czyli coś co pozwala lepiej widzieć, to są generalnie no to są osoby które żeby wszyscy zrozumieli co to jest szturm szturm to jest albo raczej no to są ci którzy zawsze idą pierwsi tak to jest dewiza brygad desantowo-szturmowych oni ich zadaniem jest odbijanie terenów które są okupowane więc oni docierają na kraj na skraj tego terytorium które jest ukraińskie i idą dalej, więc to co oni robią to po prostu. Skakują do rosyjskich umocnień okopów i, i próbują zwolnić tereny. Więc wszystko to, co jest im potrzebne, to są właśnie to, co ułatwia widzenie. Ale informacje są takie, że w tej chwili to są szturmowe brygady, albo to jest ja nie wiem, jakie nazwa, nazwać, ale rosyjskie, które przesuwają się na stronę ukraińską, a nie odwrotnie. To prawda, to prawda. Hmm. A kiedy pani spotkała żołnierza ukraińskiego ostatnio, który byłby optymistą i który by powiedział: wojnę na pewno wygramy? E, wszyscy mówią, że wojnę wygramy. Bo ta wojna. To znaczy nie jest tak, żeby stracili nadzieję na zwycięstwo w wojnie. To znaczy to nie. Pytanie, co to jest stracić nadzieję? Stracić nadzieję to... Mówi albo inaczej, co Leży, będzie... już nie wraca tak. do domu, leży, patrzy w sufit, to znaczy człowiek, który nie ma nadziei. Tak, ale, ale raczej to nie taka nadzieja, że na przykład jutro przyjdą rosyjskie wojska i zdobędą kijów. W takim sensie, bo ja, ja, ja często sobie zadaję takie pytanie: co musiałoby się stać, żeby Ukraińcy uznali, że ta wojna jest wygrana, w sensie, że oni będą świętować Dzień Zwycięstwa? Nigdy coś takiego się już nie wydarzy. Nawet jeżeli Krym zwrócą, nawet jeżeli wszystkie Ługańsk, Doniec, wszystkie tereny okupowane zostaną zwrócone do Ukrainy, to i tak to nie będzie Dzień Zwycięstwa. Dlaczego? Dlatego, że statystyki mówią, że pół miliona ludzi zginęło. Ukraina się demograficznie. Długo nie podniesie po tym. Więc to po prostu będą pochody milcze, milczące z portretami żołnierzy. Ja tak widzę dzień zwycięstwa Ukrainy. A jak patrzy pani na zniszczone miasta, zniszczoną infrastrukturę, to myśli pani, że czy Ukraina w ogóle jest w stanie podnieść się z tego wszystkiego? Ja bardzo liczę na to, że po wojnie do Ukrainy Zachód. Zachodnie firmy przyjadą, bo tam jest naprawdę przestrzeń na, na inwestycje, na, na zrobienie czegoś, jakichś biznesów, interesów. Więc bardzo liczę na to, że ekonomicznie jakoś się dźwignie. Z demografią będzie kłopot, bo Ukraina już miała problem przed wojną. Plus do tego mnóstwo ludzi nie wróci. Bo tutaj sobie pozakładali rodziny, biznesy, tutaj żyją. Czy w okopach albo w miejscach zakwaterowania portrety prezydenta Zełańskiego wiszą? Czy jest to popularny polityk wśród żołnierzy? Od samego początku pełnoskalowej inwazji Zełański nie był popularnym politykiem wśród żołnierzy. To jest. dlaczego? Bo go nie lubią, bo decyzje, które on podejmuje, nie są zgodne z ich rzecz... Najgorzej, Najgorsze komentarze były po tym, jak pożegnał się z załóżnym. Dla żołnierzy to była zdrada, bo nie wierzyli w założonego. I zastąpił go Syrski, którego nazywali rzeźnikiem Bachmutu. Bo Bo uznali, że trzymał za długo żołnierzy. żołnierzy w Bachmucie i że ilość ofiar to jest wina po prostu dowodzenia błędnego. No to czują się osamotnieni w tej walce. Trochę tak. I też czują zależność od Zachodu zupełnie nie są w stanie zrozumieć dlaczego zachód dostarcza pociski ale nie pozwala ich wykorzystywać na terytorium Rosji bo oni nie chcą bombardować Kremla oni chcą bombardować lotniska z których startują samoloty które zrzucają kaby na Charków to jest ten główny cel bo w Charko Charków jest na tyle blisko granicy bardzo często tam jest tak, że alarm włącza się już po wybuchach. Także... Tak naprawdę nie, nie można przed tym uciec. I ludzie już przywykli do tego. Ja widziałam, e, siedzieliśmy w centrum handlowym na tarasie i ja nagle zobaczyłam ro, e, pracę e, PPO, czyli obrony przeciwlotniczej. Zestrzeliwała drony. Na horyzoncie normalnie widziałam chmury po, po, wybuch, po wybuchach dronów, a ludzie siedzieli <laughs> i jedli hamburgery. No, dla mnie to był taki absurd, że ja nie mogłam tego zrozumieć. Ale teraz już to rozumiem, bo nie można żyć. W ten sposób w ciągu strachu, bo to jest, jeżeli na przykład w takim Harkowie 9-10 razy wyje alarm przeciwlotniczy w ciągu dnia, no to za każdym razem schodzić do, gdzieś do schronu, to nie można pracować, nie można nic zrobić. Więc ludzie po prostu wybierają opcję w stylu: A może mnie nie trafi. Wybierają może dlatego, że wiara ich jest tak silna. Jak jest z wiarą, z religią wśród żołnierzy ukraińskich? No myślę, że w ogóle jest takie powiedzenie, że w okopach nie ma niewierzących. Że zawsze gdzieś, kiedy jest sytuacja niebezpieczna, kryzysowa, to gdzieś tam zaczynają się modlić. Ale generalnie ja widzę, że tam jest mocno takie społeczeństwo. Bardziej niż my. My świętujemy Boże Narodzenie, Wielkanoc, ale jesteśmy tak trochę odstajemy od tej religii. Takie przynajmniej ja mam wrażenie, że gdzieś na co dzień to nie jest taka rzecz, która nas prowadzi, a tam mi się wydaje że jeszcze bardziej. Tam rozwody są na, na porządku dziennym. Tak zwane peczórkowe rodziny są na porządku dziennym, co mnie zszokowało. Czyli że na przykład. Tam na Ukrainie, czy tam wśród żołnierzy. Na Ukrainie. No teraz wśród żołnierzy, jakby 400 tysięcy osób jest w armii, więc można. Dla mnie w ogóle mm, wojsko, żołnierze to jest jakby osobna już grupa społeczna, tak? Bo 400 tysięcy ludzi w armii. To jest ogrom ludzi, przecież, tak? Więc wydaje mi się, że każdy Ukrainiec ma kogoś w armii w tej chwili. Także, a w tej chwili ogromna ilość rozwodów jest. Jest w ogóle taki trend na TikToku, <głos》>, gdzie żołnierze zdejmują obrączki i wrzucają w błoto, na przykład. No bo żony zostawiają. Żony zostawiają żołnierzy? Tak. I to oczywiście ma różne oblicza, bo można od razu sądzić, niedobra kobieta, jak można porzucić faceta na wojnie, ale też słyszałam takie historie o tym, że. Wojna pomogła wyrwać się na przykład kobiety z przemocowego związku. Także tych historii jest wiele, ale fakt jest taki, że jest ogromna skala rozwodów. Także nie dość, że nie ma wsparcia w domu, nie ma wsparcia od państwa, no to jak może być? Skąd oni czasami zapominają po prostu o co walczą? Jadą na przepustkę, widzą, jadą na przykład do Kijowa, który żyje i. Nie i mogą się odnaleźć. Nie mogą się ulicę. kompletnie odnaleźć, bo tutaj i hałasy, i ludzie, i tłumy. I do tego nie patrzą na nich jak na bohaterów. Już nie. już nie. Kiedyś tak było, że faktycznie patrzyli na nich na bohaterów, a ja byłam świadkiem takiej dosyć przykrej sytuacji. W Kijowie, właśnie, 40 stopni upał, to był lipiec. Siedziała grupa młodych ludzi na ławce i szedł żołnierz o kulach, bez dwóch nóg, z dwoma protezami. I zatrzymał się niedaleko tych ławek. Widać, że ja po prostu z daleka już zobaczyłam, że po prostu zrobiło mu się gorąco, duszno. A tam, gdzie się nawet nie ruszyli. Żeby ustąpić żeby, ustąpić, żeby zapytać, czy czegoś nie, w czymś nie pomóc. Jakby naturalny odruch powinien to być. A tam raczej takim, coraz częściej widzę, że ludzie odwracają wzrok od wojskowych, bo oni im przypominają, co tam się na wschodzie dzieje, o czym oni wcale nie chcą pamiętać. Takie rozmowy zwykłe w okopach, rozmowy o polityce, rozmowy o Stanach Zjednoczonych, o wyborach amerykańskich są. No właśnie zazwyczaj tych rozmów o polityce nie ma, bo oni rozumieją, że nie mają na to wpływu. Ale akurat to, to, to co mnie zszokowało, to było to, że faktycznie śledzą wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i o dziwo czekają na zwycięstwo Trumpa. Dlatego, że jeżeli wygra Kamala Harris, to um, oni wiedzą, że to będzie po prostu dalej ta sama kroplówka, która była, nic się nie zmieni. Natomiast zwycięstwo Trumpa może wszystko albo rozwalić, albo rozwalić, albo pomóc. Tak? E, niezależnie od decyzji będzie zmiana. Czy to będzie um, totalne zakończenie wojny z przegraną Ukraińców z Kretesem, czy na przykład właśnie zgodzi się, żeby móc używać rakiet dalekiego zasięgu. Wyrusza pani do, do żołnierzy, do swoich przyjaciół, do swoich znajomych. A książka czeka na wydanie. Ani kroku w tył, za nami tylko śmierć. To jest tytuł książki. Ta książka, rozumiem, jest na Patronajcie. 280 książek zostało sprzedanych. No jeszcze Powinna... trochę brakuje. Jeżeli będzie sprzedanych 500, to wtedy będzie można wydrukować tą książkę tak. i będzie ona dostępna dla wszystkich wtedy. No tak, niestety, działają teraz wydawnictwo. Że trzeba obliczać dokładnie, czy to się będzie opłacało, także ja zachęcam kiedyś, do. Kiedyś wydawnictwa zabiegały o autorów, a teraz odwrotnie autorzy muszą zapłacić wydawnictwu za wydanie książki. A tutaj akurat Patronite jest doskonałym wydawnictwem pod tym względem. No to jeszcze powiedzmy, jak można panią znaleźć na tym Patronite? No myślę, że można po prostu wpisać moje nazwisko Aldona Hartwińska, albo tytuł książki. Nie czekać na, na, na to, kiedy się pojawi po wydruku, bo nie będzie wydruku, jak się nie sprzeda. Takie, takie życie bardzo serdecznie pani bardzo dziękuję, dziękuję za wizytę w poranku w net hartwińska była gościem poranka jest godzina 7:51 51 albo nawet dwie za chwilę wejdzie do studia mecenas Krzysztof Wąsowski i nawet nie zdążymy posłuchać piosenki więc może teraz dla odmiany posłuchamy posłuchamy czego posłuchamy a tego posłuchamy.